Cześć, tu zabawa Euzebiusza. Dzisiaj w programie będzie zestaw startowy kosmiczny Lego City. W tym zestawie są 4 ludziki, jeden samochód, który mi się bardzo podoba. Mały zestaw, ale bardzo fajny. Ma taki jeszcze... Tak, bardzo taki pomysłowy. Tak, zmyślny. I tutaj jest taki skafander bardzo fajny, gdzie są takie przymocowane, że on trzyma takie ognie. Że niby tak leci, ale nie leci, bo wiecie. Nie, no leci, no żeby wyobraźnia mogła tutaj pracować, to właśnie zrobione są takie odrzuty ręczne. Dobra, otwieramy nim. Dwie torebki mamy. Tak, dwie torebki, pudełko na bok. Zobaczcie, jakie ładne skafandry. Dwa skafandry, właśnie żeśmy się zastanawiali, słuchajcie. A nie mówiłam tego. Tak, dwa skafandry, jest jeden. A my właśnie po pudełku nie byliśmy pewni, czy będą dwa, bo zobaczcie, na pierwszej stronie nie ma pewności, czy są dwa. W zasadzie wynikałoby, że jest tylko jeden skafander, chociaż tutaj za nim jest skafander. Czyliśmy niedobrze patrzyli. Są dwa skafandry, dwie szyby będą. Widzę, już jedna jest złota, dwie złote szyby są. Takie też szyby są. Mi się bardzo podoba ten zestaw. Złociutkie jak złoto. Dość duża instrukcja jest. Dość duża, chyba bardzo duża. Bo wszystkie instrukcje są duże. Oprócz Pałacu Kultury. Ona jest bardzo duża. Tak, i zaczyna się od samochodu. O, jakie ładne skafandry, zobaczcie. No. Zaraz bliżej będziemy oglądać. Tutaj jakaś wysepka. Bo wysepkę też robią. No i auto, tak. To co? Przenosimy się w czasie? Tak, tylko że to jest jakiś taki dziwny wybój. No tak, specjalnie to jest właśnie, żeby mógł samochód mieć wyboje. No to o co ci chodzi? O przeniesienie w czasie do złożonego zestawu. Hokus pokus, jaku, żeby to się stało. Tada, mamy złożone. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Mały, ale bardzo fajny. Tutaj, w tym samochodzie, bardzo ładny samochód ze skafandrem z boku i taką anteną, jest wykrywacz metalu czy ciężkiego. No taki fajny samochodzik. Tutaj jest taki jeżdżący. No bo wszystkie samochody są jeźdzące. Tak, oczywiście dobrze jeździ. Tak. To można oczywiście tak do góry wziąć. O, to tak, tak wygląda. No i jeszcze tutaj mamy taką mini bazę dla niej, która właśnie tutaj taką pisze. Taka coś. Konsola jakby badawcza. Tak, i zobaczcie. Trzeba zwrócić na to uwagę. Są tutaj włosy, które się często, tak rzadko zdarzają, bo... Tak, my ogólnie dziewczyn to w naszych zestawach jest nie wiadomo dlaczego bardzo niewiele. Tu mamy takie włoski, które są bardzo fajne. No i mamy dziewczynę. Szkoda, że nie gumowa. Ogólnie niewiele mamy tych włosów, a tutaj w tym zestawie występują. I myślę, że w Lego w ogóle rzadko występują takie dłuższe włosy. No dobrze, to... No i mamy takiego właśnie... Astronautę, dobrze by zacząłeś mówić. Rusza się właśnie taka lampa, hop, hop, tak, może się ruszać. No i tutaj, jeśli chcecie zdjąć, to możecie tak podważyć, a ona tak wystrzela i możecie zobaczyć. Tak, i w środku jest pan astronauta. Tak, i zobaczcie jeszcze na to. Tu widzicie, jest takie właśnie złączenie, więc można... Tu jest taki moduł, tak, o, można zdjąć skafander, odpiąć moduł. No i rozpięty jest. Tak, tak skafander wygląda bez przyłbicy. Pokaż go teraz bez tego. On ma taki sam mundur, taki sam ma skafander jak kierowca. Kierowca jest... ma inną buźkę. Tak. I zobaczcie, że tutaj mamy taki aparat. Taki, który się bardzo rzadko zdarza. Bo on, zobaczcie, ma tutaj taki właśnie na rączkę, żeby można było jeszcze tak wziąć w rękę i tak. Gdzieś mieliśmy taki aparat, mi się wydaje, no tak, ale jednak on występuje dość rzadko. Dość rzadko? Rzadziej niż włosy. On tak normalnie wygląda, o tak. No, ale żeby... A tutaj dołożyli taki mega obiektyw kosmiczny. No, i wyszła taka porządna cyfrowa lustrzanka. No i jeszcze mamy tutaj taki klucz, który się nawet często zdarza. Tak. Klucze są często. Oświetlenie, moduł. Chciałam was zapytać, co to właśnie jest? Tak, nie wiadomo, czy to jest jakiś dystrybutor wody ciepłej, zimnej, chyba coś takiego, ale nie wiemy. Tak, no zobaczcie, takie dwa jakieś dystrybutory. Jak myślicie, co to jest? Dobrze. Części zapasowe to było widać. O, tak, to są części. I teraz muszę podać ocenę. Ocena całego zestawu, tak. 1 od 10 daje 10. Okej, tak. Ten zestaw, jak mówiliśmy, zestawem startowym jest, niewiele kosztuje, chyba około 29-35 zł. I to jest zestaw startowy do... Bo tutaj jest bardzo dużo zestawów. No, ten jest największy. Z tak, rakietą. Z promem, to jest prom kosmiczny. No ja wiem, rakieta jest gdzieś dotąd. No taka. No taka gdzieś jest taka jest, tak. Rakieta. A film do Lego kosmicznego starszego macie na dole. Na dole w opisie jest film, tak, który polecałem obejrzeć, do takiego starego bardzo Lego kosmicznego tak. Właśnie. No dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Tak. Pa, pa. Jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwone guziki. Komentujcie. Lajku.